Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmie i w kolejnym haulu. Tak jak nie nagrywałam haulu przez bardzo, bardzo długi czas, tak teraz zbiera mi się tych rzeczy tak dużo, że postanowiłam nagrać jeszcze jeden dla Was haul. Jest to zdecydowanie już ostatni film przed moim wyjazdem. Jest to haul poświęcony głównie właśnie takim wyjazdowym, wakacyjnym kosmetykom, akcesoriom, które przydadzą mi się na moim wakacyjnym wyjeździe. Pokażę Wam też trochę mody, bo ostatnio całkiem pozytywnie zareagowałyście na to i chciałyście, żebym pokazywała Wam też, jakie ubrania sobie kupuję, jakie akcesoria sobie kupuję. U mnie tych rzeczy przybywa dosyć nieregularnie i dosyć często, dlatego pokażę Wam tylko te rzeczy, które kupiłam przez ostatnie dwa dni, bo jest ich trochę, ale zdecydowanie dominować tu będą kosmetyki drogeryjne. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Pierwsza rzecz, raczej nie zabiorę takiego rozmiaru, ale po prostu potrzebowałam do domu, to jest Bioderma. Mój zdecydowany ulubieniec, jeżeli chodzi o demakijaż twarzy i oczu, bardzo delikatny płyn micelarny. Zawsze kupuję go w tych dwupakach. Cena takiego dwupaku to jest 69 zł. Wiem, że nie mało, ale jest to zdecydowanie najlepsza jakość na rynku. I ta cena za dwie butelki jest jak najbardziej atrakcyjna. Zdecydowanie najbardziej się to opłaca, także Bioderma. Mam jeszcze jedną Biodermę, będę tu trochę szeleścić. Mam jeszcze jedną Biodermę i to właśnie ta Bioderma pojedzie ze mną na wakacje. Jest to malutka, tutaj mamy 100 ml, tu na przykład mamy pół litra w takiej jednej butelce. Mamy tu 100 ml i kosztowało mnie to 12,90 zł. Taka malusieńka wyjazdowa buteleczka jest idealna i zazwyczaj jak mi się kończy, to po prostu przelewam sobie tutaj płyn micelarny ponownie i wtedy mam taką wyjazdową objętość. Kupiłam wkładki do butów, wkładki, które polecała nieraz Olfactoria, polecam również Wam jej kanał. Są to odświeżające wkładki do obuwia z Fuswol, z Rossmana, tutaj jest rozmiar 36-38, czyli SK. Możecie sobie wybrać rozmiar, w takim pudełku jest 8 par, także całkiem sporo. Fajna rzecz, jeżeli tak jak ja na przykład chodzicie bez skarpetek w butach. Ja rzadko, zwłaszcza latem, chodzę w skarpetkach w butach, też moje stopy się nie pocą, ale wiadomo, czasem wkładka się wyciera, robi się taka nieestetyczna. To jest taka fajna wkładeczka, także myślę, że mi się sprawdzą. Następna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest maseczka. Maseczka Crème Fraîche de Beauté z Nuxe. Jest to maseczka, którą już kiedyś testowałam, miałam jakąś próbkę i tak była na mojej liście zakupów już dość długo. W końcu zdecydowałam się ją kupić właśnie w aptece, kosztowała około 50 zł. Jest to maska, która ma dosyć intensywny zapach, muszę o tym wspomnieć. Zapach kwiatów pomarańczy, on jest naprawdę mocny, natomiast działanie tej maski, ona jest taka kojąco nawilżająca, jest niesamowite. Naprawdę to, jak nawilża twarz, tutaj producent zaleca ją nakładać na 10 minut. Ja nałożyłam ją na całą noc i rano moja skóra była bardzo wypoczęta, promienna, nawilżona. Kupiłam ją głównie z myślą o nałożeniu jej na twarz w samolocie, bo kilkunastogodzinny lot na pewno nie służy skórze, jak również później w czasie wyjazdu do nakładania na twarz, żeby ją nawilżyć i jakoś tak zrekompensować jej te cierpienia w tym tropikalnym słońcu, także Nuxe Fraîche de Beauté już wczoraj nakładałam i myślę, że mogę Wam polecić. Niewątpliwym plusem wyjeżdżania po sezonie jest to, że większość rzeczy do opalania czy na plaży jest już mocno przecenionych i tak skusiłam się na krem do opalania Sun Ozone, to jest marka z Rossmana. Nie mogę się wysłowić. Kosztował mnie 3 zł, więc bardzo mało i żałuję, że kupiłam inne filtry, bo mogłam kupić taniej. To było za 3 zł. Tutaj kupiłam sobie, bo to jest 20, 30. Stwierdziłam, że takie fajne, poręczne opakowanie z zakrętką. To już kosztowało około 8 zł. No i najdroższe też 20, Colastyna. Sprawdzony u mnie produkt, bardzo lubię też zapach tego mleczka do opalania, jest wodoodporny, ale kosztował już około 16 zł, także najdrożej, chociaż i tak było to już wszystko troszkę przecenione po lecie. Dwa żele do odkażania dłoni, tym razem kupiłam takie, to jest Clean Hands
na pewno znacie. Były po prostu najtańsze, były chyba po 4 zł. Stwierdziłam, że Carex trochę przesadza z cenami, bo 10 zł za buteleczkę to jest sporo, a na pewno przydadzą się do odświeżania dłoni w miejscach publicznych. Mały paracetamol zawsze się przyda. Oczywiście kupiłam pastę do głębokiego oczyszczania twarzy przeciw zaskórnikom Ziaja. Mój absolutny ulubieniec, już od kiedy tylko kupiłam pierwsze opakowanie, to używam i używam, już nie wiem, które to będzie z kolei. Bardzo to lubię, bardzo dogłębnie oczyszcza, bardzo mocno peelinguje. Dla osób wrażliwych może być ta pasta za mocna, bo to jest takie uczucie, jakbyśmy szorowały taką mocno ścierną pastą do zębów twarz. Natomiast ja lubię takie ścieranie, ja lubię sobie mocno spilingować twarz. Czasem też używam do skóry szyi, dekoltu, ramion. I któraś z Was pisała mi, że tutaj są jakieś drobinki, które mają gdzieś przeniknąć do środowiska i rybki umrą. Szczerze nie wiem. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby filtry nie wyczyściły wody z takich drobinek. Powiem Wam, że nawet wolę się nie zagłębiać, bo jest tyle różnych dziwnych teorii, że po prostu pasuje mi ten peeling i będę go używała. Coś, co pokazywałam Wam już na Instagramie, to jest Isana Extra Strong lakier do włosów. Szukałam lakieru do włosów, który będzie fajnie działał, będzie utrwalał fryzurę, ale nie będzie w wielkiej metalowej butelce, bo powiedzmy sobie szczerze, nie jest to zbyt poręczne na wakacje. I znalazłam Isany, jest to taki w atomizerze 150 ml mocno utrwalającego sprayu do włosów, na dodatek z filtrem UV i pielęgnującą witaminą B. Także wydaje mi się, że fajna sprawa, no i zdecydowanie mniejsze, poręczniejsze. Nie wiem, czy nie wyleję połowy opakowania, żeby po prostu zmniejszyć ciężar mojego bagażu. I tak kosztowało to około 6 zł, także to nie jest duży wydatek, a wydaje mi się, że fajny. Co dalej? Znalazłam w TK Maxie fajną pastę do zębów, amerykańską, nazywa się Apothec & Co. Winter Green. Jest to pasta, której skład mnie zachwycił, ponieważ tutaj na drugim miejscu już jest ksylitol. Fajny skład, kosztowała 17 zł, zobaczymy, czy się u mnie sprawdzi. W ogóle ma takie oldschoolowe opakowanko metalowe, trochę jak jakaś maść. No, zobaczymy, czy się u mnie sprawdzi, dam Wam znać. Jeżeli by się sprawdziło, to pewnie bym ściągała tą pastę do zębów ze Stanów, bo naprawdę skład mi odpowiada, a jak wiecie, na punkcie higieny jamy ustnej mam zawodowego bzika. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to Ecoloniali w Douglasie. Jest to mleczko do ciała. Przecenione było na 9 zł, teraz produkty z tej serii są przecenione, a ja bardzo lubię ten zapach pomarańczowy, to jest zapach mirry. Taki dosyć orientalno-egzotyczny zapach, bardzo delikatny, ale taki z klasą. I dodatkowo rozmiar tego mi odpowiada w sam raz na wyjazd, bo tu mamy 75 ml w takiej tubce, także też pewnie pojedzie ze mną. Coś do higieny intymnej, co chciałam Wam pokazać, a co niedawno pojawiło się w Rossmanach i innych drogeriach, jest to Carefree, na pewno znacie wkładki Carefree, osobiście moje ulubione, wypuściło takie wkładeczki higieniczne, które są tak malusieńkie, że jesteście w stanie je włożyć nawet do portfela, czy gdzieś do torebki, nie zajmują dużo miejsca, są bardzo dyskretne, mają zapach, także to jest ten odświeżający Flexi Comfort, czyli one są takie wyginające się, możecie je nawet, jeżeli nosicie na przykład stringi, wygiąć odpowiednio i dokleić sobie tak, jak potrzebujecie. Według mnie fajna rzecz, taka malutka paczuszka, tutaj jest 20 sztuk, na wakacje rewelacja. Kupiłam sobie też za jakieś 2 zł taki mały różowy pumeks, może się przyda. Fajne szczoteczki wypuściło Sensodyne, wydaje mi się, że to jest też nowość. Wcześniej się nie spotkałam z czymś takim u Sensodyne, jedynie Meridol wypuszczał takie właśnie szczoteczki i ciężko były dostępne. O co chodzi? Tutaj chodzi o to, że w włosie szczoteczki kończy się bardzo wąsko, takim prawie że włoskiem.
dzięki czemu takie wąskie włoski mogą dokładnie doczyścić przestrzenie międzyzębowe i dojechać, że tak powiem, wszędzie. Zdecydowałam się na średnią grubość, średnią twardość, czyli medium. Tutaj są twardości napisane, widziałam, że są też soft, delikatne. Myślę, że fajna rzecz. Testowałam takie właśnie szczoteczki z Meridola, wydaje mi się, że to jest ten sam patent, także myślę, że mogę Wam już teraz polecić. I to by było tyle z wczorajszych zakupów z Rossmana. Coś jeszcze mam. Aha, kupiłam sobie taki mały laktacyt. Wydaje mi się, że wystarczy mi na 2 tygodnie używania do higieny intymnej. Kupiłam sobie spray na komary i kleszcze. Słuchajcie, tam gdzie jadę panuje malaria. Znaczy, podobno w Tajlandii nie ma malarii, że to bardziej dotyczy Kambodży czy Laosu, otaczających krajów. Natomiast ponieważ zapuszczam się dosyć głęboko w dżunglę na północy kraju, będą tam na pewno moskity, będzie ryzyko zarażenia się malarią czy dengą. Dlatego kupiłam taki spray na komary i kleszcze, który ma bardzo wysokie stężenie DEET, po aż 30%. Jest to substancja, właśnie chciałam o tym powiedzieć w filmie, bardzo szkodliwa. Jeżeli widzicie, że DEET jest w składzie takiego właśnie sprayu na komary, to nie stosujcie, broń Boże, u dzieci. Nie stosujcie u kobiet w ciąży. Takie stosowanie teraz, kiedy jest dużo komarów pod koniec lata w domu, takich rzeczy no, niesie spore ryzyko, ponieważ to się wchłania do organizmu i uszkadza układ nerwowy, i opłakane mogą być konsekwencje takiego używania sobie na co dzień środków na komary. Oczywiście są też naturalne, z olejkami eterycznymi, które mają odpędzać owady, także jeżeli musicie używać takich rzeczy, to się decydujcie na takie. No ja kupiłam niestety takie właśnie szkodliwe, ale chcę mieć pewność, że jestem chroniona. Na razie jedną butelkę, natomiast więcej kupię sobie na miejscu, bo podobno te tajlandzkie produkty są jeszcze skuteczniejsze, bo jakby celowane w te ich komary. I to by było na tyle. Tu mam jeszcze bakterie jelitowe, które będę sobie zażywać profilaktycznie, żeby się tam nie zatruć niczym. Pokażę Wam teraz kosmetyki, które dostałam od marki Barwa. Nie uwierzycie, po prostu dostałam aż takie wielkie pudło kosmetyków, za co bardzo marce Barwa dziękuję. Powiem Wam, że nie znałam tej marki zbyt dobrze. Kiedyś tam miałam jakiś jeden krem, który mi się całkiem nieźle sprawdził, a ponieważ właśnie marka Barwa zaproponowała mi przesłać mi jakieś kosmetyki z ich serii, to chciałam właśnie obejrzeć, jakie oni w ogóle proponują kosmetyki, i zagłębiłam się troszeczkę w filozofię tej marki i powiem Wam, że jestem zaskoczona pozytywnie. Jest to polska marka, która robi naprawdę wysokie jakościowo kosmetyki. Kosmetyki z pomysłem, to znaczy ja akurat zdecydowałam się na serię antytrądzikową, która zawiera w sobie dużo siarki. Siarka jest świetnym składnikiem antytrądzikowym i jej obecność w tych kosmetykach na pewno ułatwi walkę z problemem. I pokażę Wam, co tutaj mi przysłano. Pierwsza rzecz, płyn micelarny. Dalej mamy specjalny szampon siarkowy antybakteryjny, myślę, że fajny dla osób z przetłuszczającymi się włosami. Tonik siarkowy antytrądzikowy. Mydło siarkowe w płynie antytrądzikowe. Mydło siarkowe w płynie do twarzy i do ciała. Dalej mamy krem siarkowy matujący. To jest chyba to, co ja miałam, tak mi się wydaje. Tak. Dokładnie ten produkt. To było w formie takiej gęstej pasty, która naprawdę matowiła skórę, i używałam pod makijaż tego kremu i to wyglądało tak, jakbym miała bazę matującą na twarzy, także bardzo fajny to był produkt. Peeling i żel, peelingujący żel 3 w jednym antytrądzikowy. Fajnie, bo akurat nie miałam jeszcze na wyjazd żadnego płynu do mycia twarzy, żadnego żelu do mycia twarzy, także tutaj Barwa wyszła mi z pomocą naprzeciw. Żel siarkowy antytrądzikowy, krem siarkowy długotrwale nawilżający, poszaleli, mydło siarkowe antytrądzikowe, serum siarkowe antytrądzikowe do stosowania na twarz i ciało,
i dwie rzeczy z serii Balnea, czyli nie tej siarkowej. Specjalistyczne mydło antybakteryjne przeciwpotowe. Wydaje mi się, że fajna sprawa, jeżeli cierpicie na nadpotliwość na całym ciele, to stosowanie dodatkowo takiego mydła może pomóc. I druga sprawa, specjalistyczne mydło cynkowe regenerujące. Ja bardzo wierzę w cynk i jak wiecie, używam na różne zmiany pudru cynkowego w płynie, co Wam również polecałam, więc wydaje mi się, że mydło cynkowe, coś co zawiera w składzie cynk, dodatkowo będzie działać, przyspieszając gojenie różnych ran, skaleczeń, czy też trądzikowych zmian, zasuszając takie zmiany, także też bardzo, bardzo fajna sprawa. Za co Marce Barwa bardzo dziękuję i będę testować te wszystkie kosmetyki. Myślę, że też podzielę się z nimi z moim bratem. Mam młodszego brata, który na pewno z chęcią skorzysta też. Także bardzo dziękuję Marce Barwa i wydaje mi się, że są to fajne jakościowo, jak patrzyłam na składy kosmetyki polskie, a ja jestem jak najbardziej za wspieraniem polskich marek. Koniec o kosmetykach, pokażę Wam teraz tą modową część holu. Tak jak Wam mówiłam, pokażę Wam to, co kupiłam wczoraj i dzisiaj, czyli to, co mam tu na świeżo, bo jakbym miała szukać teraz w praniu, w szafach, w prasowaniu, to bym się nie dokopała. Pierwsza rzecz, kupiłam sobie wczoraj takie bransoletki, które mi tutaj dyndają. Są to bransoletki z HM-u za 19 zł. Potrzebowałam takiej taniej biżuterii na wyjazd, której mi nie będzie szkoda zniszczyć, zgubić i tak dalej. A wydaje mi się, że złoto i granat, takie dwa moje ulubione i często pojawiające się na mnie kolorki, będą mi pasowały. Druga sprawa, w HM-ie za 60 zł udało mi się kupić takie spodenki, pokazywałam Wam je na Instagramie, na tym Snapchacie instagramowym. Są to takie spodenki jakby uszyte z obrusu, bardzo cieniusieńkie, bardzo lekkie, wydaje mi się, że czy na plaży, czy gdzieś po hotelu, czy w jakiś, nie wiem, gdziekolwiek można takie zarzucić na siebie i są bardzo ładne. Strój do kąpieli z Calcedonii, taki bardzo mi się spodobał. Majteczki tak wyglądają, to jest takie, one są całe zielone i na sobie mają taką siateczkę, taką jakby dżunglę różowo-zielono-granatową. I góra wygląda tak, czyli takie po prostu trójkąciki wiązane. Bardzo fajne, też na wyprzedaży udało mi się złapać. I kolejna rzecz to jest sukienka na plażę. Też była przeceniona, już Wam powiem ile, ze 134 na 94, więc sporo w sumie. I to jest taka mgiełka, ona jest bardzo przezroczysta. Chociaż widziałam jedną i to starszą panią, która w sklepie paradowała w takiej sukience i było widać wszystko, co miała pod spodem. Ale tak, będzie to moja sukienka taka właśnie na plaży, żeby zarzucić na strój kąpielowy. I kupiłam coś bardzo śmiesznego, ale po prostu nie mogłam, zwłaszcza, że jestem kociarą. Maseczka do samolotu, która wygląda o tak. I może Wam zademonstruję. I tak będę sobie spała w samolocie. Także tak, wygłupy wygłupami, ale jest to przydatna sprawa, zwłaszcza jeżeli chcecie się zdrzemnąć w samolocie, a jest akurat jasno. I ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, to buciki, które też Wam na Instagramie już pokazywałam. Takie buty udało mi się dostać w Medicine. Tak mi się rzuciły na wystawie w oko i postanowiłam wejść i zmierzyć i okazały się bardzo wygodne. Zmierzyłam je bez skarpetki, czyli tak jak zwykle noszę buty i powiem Wam, że są naprawdę bardzo mięciutkie i wygodne. One są zrobione z zamszu, podejrzewam, że sztucznego, bo kosztowały 130 zł, więc cudów się nie spodziewajmy. I mają tu takie coś, nie wiem jak to się nazywa, takie coś jak chwosty, tylko jakby zmiażdżone. Na pewno to ma jakąś fachową nazwę, a że ja się modą za bardzo nie zajmuję, to nie wiem. W każdym razie fajnie to wygląda, taki trochę brytyjski akcent. Widziałam to w wielu modelach butów na ten sezon jesienno-zimowy, także tak to wygląda. No i na dole biała guma, także taki sneakers, ale z odrobiną elegancji. Bardzo wygodne, bardzo fajne, też szukałam jakichś granatowych butów. Jeszcze nie wiem, czy one pojadą ze mną na wyjazd, może raczej nie, ale tak sobie kupiłam dzisiaj, będąc na zakupach. I to by było na tyle, to jest cały mój haul. Trochę się tego uzbierało.
Jestem pewna, że nie zebrałam wszystkiego tutaj, bo po prostu te rzeczy mam teraz wszędzie, pakuję się i nie chcecie widzieć, co tu się dzieje dookoła mnie. Także to by było tyle, jeśli chodzi o mój haul. Zdradziłam Wam już wielką tajemnicę, tak, wyjeżdżam do Tajlandii, wyjeżdżam pojutrze, czyli w czwartek. Myślę, że film wrzucę dzisiaj, także wszystko będzie aktualne. W czwartek wylatujemy, lecimy przez Helsinki do Tajlandii. Będzie to podróż taka bardzo spontaniczna i bardzo przygodowa, myślę, bo nie korzystaliśmy z żadnych usług biur podróży. Wszystko w zasadzie planowałam i rezerwowałam ja, od lotu i hoteli po właśnie jakieś tam różne atrakcje na miejscu. Będzie to wycieczka objazdowa, będzie to wycieczka taka właśnie bardziej przygodowa niż wypoczynek na plażach. Chcemy właśnie najpierw zapuścić się w daleką północ, w dżunglę, a potem dopiero na samym końcu przemieścić się na tropikalne wyspy, także teraz za dużo nie będzie się działo na moim kanale. Do początku października nie będą się pojawiały żadne filmy, natomiast będę na pewno kręcić dla Was vlogi, które z początkiem października po prostu jeden po drugim będą się pojawiały na kanale, jak wrócę. Natomiast jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to zapraszam Was do śledzenia mojego Instagrama, gdzie na pewno, jeżeli tylko będzie dostęp do internetu, będę wrzucać zarówno zdjęcia, jak i te snapchaty. Nie wiem, jak to nazwać, ale na Instagramie na górze, jeżeli jeszcze nie zauważyliście, pojawiły się takie kółeczka. Kiedy je klikniecie, to jest coś na zasadzie Snapchata. Pojawiają się krótkie filmy lub zdjęcia, które wyświetlają się przez 24 godziny, a potem już znikają. Także tam też na pewno będę coś wrzucać i zapraszam Was do oglądania zarówno zdjęć, jak i filmików na Instagramie, bo tam będą aktualne, a moje właściwe vlogi pojawią się dopiero w październiku. Także zapraszam Was do towarzyszenia mi i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i będziecie czekać do października. Pozdrawiam Was teraz cieplutko, trzymajcie się, życzę Wam miłego tygodnia. Do zobaczenia, hej!